Barbara Kurdej Szatan wraca do telewizji. Aktorka kilkanaście tygodni temu w wulgarny sposób skomentowała działania polskich służb na granicy polsko-białoruskiej. Konsekwencją jej emocjonalnego zachowania była utrata kontraktów reklamowych oraz roli w serialu M jak Miłość. Gwiazda przez długi czas zmagała się z kryzysem wizerunkowym. W wyemitowanej niedawno rozmowie z dziennikarzem zapewniała jednak, że stacje telewizyjne nadal o nią zabiegają i cóż, wygląda na to, że mówiła prawdę. Jak udało się ustalić redakcji Pudelka, Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi z Przemkiem Kossakowskim nowy program TTV Project Cupid. Show ma skupiać się na przygodach osób z niepełnosprawnością intelektualną, które poszukują miłości. Jak możemy się domyśleć, rolą Barbary Kurdej-Szatan jako gospodyni będzie organizowanie podopiecznym romantycznych spotkań. Wraz z emisją kolejnych odcinków widzowie będą informowani o tym, czy stworzone przed kamerami relacje przetrwały, czy też odeszły w zapomnienie. Podobnie jak to ma miejsce na przykład w Rolnik szuka żony. Warto tutaj zaznaczyć, że Kossakowski jest wykształconym artterapeutą i ma spore doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w programie Down the Road.